Wszystko zaczęło się od króla Jagiełły. Mała Łodzia stała się miastem, które w XIX wieku rozwijało się najszybciej na świecie. W ciągu zaledwie 60 lat od powstania pierwszej manufaktury powstaje przemysłowa, wielonarodowościowa metropolia. Jednak wiatry historii nie zawsze jej sprzyjały. To, co zniszczył los, odbudowują łodzianie. Nasza Łódź. Miasto wielkich szans. Od 600 lat w sercu Polski i Europy. Jesteśmy Polakami. Jesteśmy niezwykłym społeczeństwem. Zawsze w obliczu wielkiego wyzwania potrafimy się mobilizować. Potrafimy stawić czoła wielkim wyzwaniom. Bo nie potrafimy stać obojętnie. Bo obchodzi nas bezpieczeństwo i przyszłość naszych dzieci. Bo wierzymy, że nadzieja zwycięża apatię, lęk i strach. Bo mimo wszelkich przeciwności nigdy się nie poddajemy. Potrafimy ciężko pracować, wspierać się i działać razem. Bo zależy nam na naszej ojczyźnie, naszym osiedlu, naszej ulicy, bo chcemy naszych niezbywalnych praw i wolności, bo nie oddamy naszych marzeń. Nadchodzi punkt zwrotny. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Beata Nowicka, Michała wszyscy znają. Ale dzień dobry, przywitam się jeszcze raz, dzień dobry. Proszę Państwa, poznaliśmy się mniej więcej 20 lat temu, kiedy przyszłam do Michała na pierwszy wywiad, który z nim zrobiłam i ten wywiad na moje szczęście Michał pamięta. Potem nastąpiła cała seria wywiadów, które Michał pamięta tak sobie, ale dzięki temu, że zapamiętał ten pierwszy wywiad, spędziliśmy ostatnie półtora roku razem, spotykając się w Michała domu, gdzie Michał otworzył się przede mną i opowiedział mi swoje życie, które zostało zapisane w tej książce. Jest to książka niezwykła, mogę Państwu powiedzieć, ponieważ życie Michała jest absolutnie niewiarygodne. Ja 20 lat temu na tym pierwszym spotkaniu wiedziałam coś, czego ludzie bardzo, bardzo długo nie wiedzieli, oprócz czytelników naszej książki, a mianowicie, że Michał nie jest tylko tym, przepraszam za te słowa, pajacem, oszołomem, kretynem, ale jest też bardzo inteligentny, szalenie dowcipny, niezwykle wrażliwy. Nina Terentiew powiedziała o nim, że ma dobre serduszko i proszę Państwa, to jest prawda. Spędziłam z nim półtora roku, kiedy mi opowiadał i były to bardzo, bardzo trudne momenty. Michał, nazwałam go złotoustym, sam Państwu opowie. Nic tu po mnie. W każdym bądź razie zapraszam Cię, Michał, do tej opowieści. Nie będę Ci przerywać. Powiedz, dlaczego się zdecydowałeś na tą książkę? O, no właśnie, o kurczę. Słuchajcie, no jeszcze raz tak powiem, tak raczej już nie mam, dzisiaj jak przyjechaliśmy tu z moją partnerką, zapytała się, czy ja się stresuję przed takimi spotkaniami. Ja się nie stresuję i to chyba już dlatego chyba dlatego, że wydałem właśnie tą książkę, jakby opowiedziałem w niej o wszystkich najciemniejszych zakamarkach i tajemnicach mojego życia. I jakby przestałem żyć już w lęku, że coś wyjdzie na jaw, coś się wyda i ja zostanę za to w zły sposób oceniony, oskarżony lub ukarany jakoś przez los czy przez ludzi. No co w dzisiejszych czasach w ogóle już jest bardzo jakby popularne, nagminne w czasach internetu, social media.
mediów, że każdy może bezkarnie cię opluć, a tu wiedziałem, że decydując się na to, żeby opowiedzieć swoją historię, to żeby ona miała jakiś taki wymiar ponadksiążkowy. To znaczy, co to znaczy dla mnie? To znaczy taki, że w jakiś sposób mogłaby komukolwiek pomóc, bo to był jedyny powód, z którego się zdecydowałem na opowiedzenie tej historii, to wiedziałem, że muszę ją albo opowiedzieć na 100%, czyli no, ze wszystkimi szczegółami najtrudniejszymi w moim życiu, o których nikt nigdy jeszcze nie słyszał, albo nie ma sensu w ogóle do tego podchodzić, albo po prostu nie ma sensu udawać coś, ukrywać, gdzieś tam jakieś takie półprawdy opowiadać, bo jak to mój ojciec zawsze mówił, widz, czytelnik jest inteligentniejszy od twórcy. I to powtarzał mi przez całe moje młode życie, kiedy opowiadał o filmach i zawsze mówił, jak ja mówiłem, no tato, o czym będzie ten film, o czym będzie ten film? A mój ojciec zawsze mówił, to my się od widzów dowiemy, o czym będzie ten film. I ja też pisząc tą książkę miałem tylko taką jakby nadzieję, bo już wcześniej uczestniczyłem w wielu podcastach, opowiadałem historię czy u Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty w takim podcaście Co ćpać po odwyku, właśnie no, po części z historii swojego uzależnienia. Wiedziałem, jaki to ma odzew w takim sensie, jak to jest ważne dla ludzi, jak to ludziom pomaga, że ktoś z tego świata, tak naprawdę jestem zwykłym człowiekiem, urodziłem się tutaj w Łodzi, gdzie jak już zacytowałem film Nic śmiesznego, nawet bieganie psom szkodzi i mi też szkodziło, bo tu dużo, że tak powiem, takich smutnych rzeczy się dla mnie wydarzyło, ale wiedziałem, jaką to ma wartość, kiedy ktoś znany, ktoś z pierwszych stron gazet, jak to się mówi, ktoś z telewizora, ktoś z filmu przyznaje się do swojej choroby, do swojego uzależnienia, do swoich upadków, do swoich ciemnych stron. I miałem właśnie taki odzew, że ludzie wtedy czują, że nie są gorsi, bo często ludzie uzależnieni żyją w takim poczuciu gorszości, że są na marginesie, że są gorsi od innych ludzi, że są w jakiś sposób upodleni, a tu nagle ktoś, kto wyskakuje z telewizora, czy tam social mediów, gdzie wydaje się być no, tą przysłowiową gwiazdą, czy celebrytą, nagle opowiada, że też po prostu upadał i to wiele razy upadał i przyznaje się do najciemniejszych stron swojego życia. I to jeszcze nie była odpowiedź na to pytanie, jak to już Beata powiedziała, ja jestem złotousty i będę gadał długo, ale najpierw jeszcze powiem o swoich uczuciach. Jestem bardzo poruszony, wzruszony i wyróżniony, że możemy tutaj siedzieć, bo no słuchajcie, ja nigdy asem i orłem w szkole nie byłem. Szkoły unikałem, co jest opisane w tej książce, z różnych względów. Jednym z tych powodów pewnie było uzależnienie mojego ojca i to, że dzieci osób uzależnionych nabierają niestety no, wiele lęków sobie od dziecka, wiele wstydu, bo wstydzą się za rodzica, który pije alkohol. I powiem wam, to nie musi być picie takie naprawdę, no powiedzmy, kasacyjne, upadlające i takie, jak dotknęła mojego ojca choroba. To może być nawet takie picie, które często rodzicom się wydaje dla dzieci niegroźne. To znaczy, ostatnio byłem w Dębkach na tej słynnej plaży, gdzie ludzie wypoczywali, spacerowałem sobie po plaży i tam od niedawna otworzyli jakiś taki domek na tej pięknej plaży, który w ogóle katastrofalnie wygląda i psuje ten piękny widok. I siedzieli rodzice, grupa ludzi podchmielonych. Oni nie byli ani obrzygani, ani oszczani, ani nie jak jacyś żule. Po prostu heheszki, śmieszki. I te dzieci widziałem, że były w strachu, bo ci rodzice no, zachowywali się głośno. To zwracało na siebie uwagę ludzi, no bo to było jakby nienormalne. I widziałem, że te dzieci były zakłopotane w towarzystwie tych rodziców, onieśmielone i zawstydzone. Z czego to wynika?
wynika, bo po prostu na co dzień mają do czynienia z trzeźwym rodzicem i nagle dziecko przecież nie wie, co to znaczy być pijanym, tym bardziej małe dziecko i co się dzieje z tym rodzicem, dlaczego tak się zachowuje. Wszystkie takie zachowania wśród rodziców generują w młodych ludziach lęk już od małego. A tutaj, no, w moim wypadku, gdzie już choroba mojego ojca była bardzo poważnie rozwinięta i dochodziło do drastycznych takich scen, które ja musiałem oglądać, no to jako dziecko mówię, nabrałem wiele lęków o niego, czy też co się z nim dzieje, co to z nim będzie i czy nie stanie mu się krzywda, bo każde dziecko automatycznie boi się o swojego rodzica. No wiele wstydu, wstyd, który wiązał się z tym, czy inne dzieci zobaczą mojego tatę w takim, a nie innym stanie. Oczywiście dla wielu był mój ojciec, no, reżyserem i wielu się wydawało, Jezus, ale on ma życie, jego ojciec jest reżyserem, pewnie śpią na forsie i cudawianki. A z mojej perspektywy był lęk, wstyd i lęk o niego, wstyd o to, czy ktoś to zobaczy z rówieśników. No i co za tym idzie, z tymi emocjami jest związane niskie poczucie wartości, więc to poczucie wartości było, no, u mnie bardzo zaburzone, dlatego do szkoły było mi daleko. I jeszcze jak w podstawówce jakoś potrafiłem nadrobić ten materiał, no to już w liceum, kiedy przyszedł bunt i tak dalej, no nie zdałem w pierwszej klasie liceum, wyrzucano mnie z kolejnego liceum, wylądowałem w prywatnym liceum i w pewnym momencie też tak sobie pomyślałem i też jako młody człowiek miałem taki lęk, Boże, co ja będę robił w życiu, nie? Dzieciaki chodzą do, zdają fajne, prestiżowe, ukańczają fajne, prestiżowe licea, wybierają prestiżowe uczelnie. Większość ma jakiś plan na swoje życie, ma jakieś marzenia, a ja co? Ja jestem, no, nikim, tak o sobie myślałem. W szkole też się gdzieś w tym upewniałem, no bo kiedy dostawałem pałę za pałą i kiedy na przykład szedłem po pokoju i gdzieś tam sobie jakoś chciałem zakłamywać po domu moim w Łodzi rodzinnym i chciałem zakłamywać rzeczywistość i mówiłem, że jestem najlepszy, żeby właśnie gdzieś sobie podbić to poczucie wartości, a mój ojciec dokładał tą cegiełkę niepewności i mówił, no w czym ty jesteś najlepszy, jak masz pały od góry do dołu. I tylko ta mama mnie zawsze tam gdzieś upewniała i mówiła, nie słuchaj tego starego wariata, i tak jesteś najlepszy. Więc to było coś takiego, że były dwie wiadomości, jedna taka skrajna, że jestem do niczego, a druga taka jednak budująca bardzo, że jestem jednak najlepszy w oczach mojej mamy, mimo wszystko, mimo pał od góry do dołu, mimo wielu godzin nieobecności. I myślę, że to ziarno, że ta gdzieś nadzieja została zasiana przez tą moją mamę, nie pozwoliła mi zatonąć na dobre i gdzieś tam w pewnym momencie było się czego złapać, żeby uwierzyć, że jednak coś w życiu jestem wart i coś potrafię. No i dzisiaj dlatego, no nie ukrywam, że jestem wzruszony, że jako osoba, która wtedy w siebie nie wierzyła, myślała, że nic ze mnie nie będzie i żyjąca w lęku, co ja w życiu będę robił, a dzisiaj, no zobaczcie, jakie życie jest przewrotne. Siedzę tutaj z wami na Igrzyskach Wolności, na Targach Książki, gdzie przede mną występowały takie tuzy wspaniałości, no z którymi nawet nie śmiałbym się równać, jak Agnieszka Holland, czy Maciej Sztur i ja w tym wszystkim. To szczerze mówiąc, to mogę się uszczypnąć i zapytać, czy to się dzieje naprawdę, czy to jest sen, bo nic na to nie wskazywało. Ale tak jak to moje życie i tak jak ta książka i to, czego się dowiedziałem od widzów, czytelników, czyli od niej, ta książka jest przede wszystkim o nadziei i o tym, że wszystko w życiu jest możliwe i nawet jest możliwe w każdym wieku naszego życia. To znaczy, słuchajcie, ja w wieku 35 lat nie miałem nawet konta w banku, nie byłem w stanie nic obsłużyć w sensie życiowym, totalnie nie dawałem sobie rady z prozą życia, byłem w totalnym uzależnieniu, za dużo, no po prostu nikt nie chciał ze mną pracować, splunąć w moją stronę, a mimo to dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, nie? I stał się cud.
No, a odpowiadając teraz na twoje pytanie, bo to musiałem tytułem wstępu, to już powiem krótko. Ostatnio na jakimś wywiadzie pani mnie zapytała, dziennikarka mówi, no dlaczego chciał pan napisać tą książkę? Jak Beata dobrze wie, ja nie chciałem pisać tej książki. 4 lata temu nasza wydawczyni prowadząca Kinga Janas po właśnie jednym z moich występów w podcaście, chyba Marcina Zielińskiego, już nie pamiętam, zgłosiła się i mówi, panie Michale, ta rozmowa była tak porażająca i ma taką wartość, że musi pan wydać książkę, a ja właśnie jej mówię, nie, ja nic nie muszę. Ja pamiętałem słowa mojego terapeuty, jak też zacząłem trzeźwieć. Teraz w ogóle w modzie jest tu pół roku trzeźwy, tu rok trzeźwy, już chodzą po telewizjach, opowiadają niestworzone historie. Ja sobie myślę, nawet to nie jest śmieszne dla mnie generalnie, bo wiem, czym to się może skończyć. Ja miałem tyle szczęścia, że mój terapeuta prowadzący, jak mi proponowano takie wywiady, to mówił, Michał, ale gdzie ty chcesz chodzić? O czym ty chcesz opowiadać? Po pół roku, po roku, po 2 latach? Przecież ty jeszcze jesteś pacjentem. Opowiadać to mogę ja, bo to akurat znany terapeuta Robert Rutkowski ze stażem 30-letnim, sam też był uzależniony, no ale on jest ekspertem w tej dziedzinie, wydał wiele książek i on mówi, no słuchaj, na to przyjdzie czas. Ale ty to w ogóle zapomnij o takich historiach. I ja też wtedy byłem już 4 lata trzeźwy, ale i tak już żyłem w lęku i sobie myślałem, no gdzie ja będę opowiadał, jak ja jestem wylękniony, co będzie dalej, jaki krok postawić w życiu. Ja będę teraz ludziom opowiadał historię, jak mają trzeźwieć. Zresztą wiedziałem jedno, na kartach mojego życia było zapisane dużo mroku, lęku, upadków, zmagania się z uzależnieniem, a dopiero były 4 lata zapisane jakby tej czystej kartki, tej takiej kartki tego przysłowiowego światła w moim życiu. I coś mi podpowiadało, że to jeszcze nie jest ten czas, że to jeszcze nie ten moment, że jeszcze za mało się wydarzyło, żeby opowiedzieć swoją historię i dać ludziom nadzieję, bo jeszcze sam jej mimo tych 4 lat nie widziałem. Nadziei na coś, że coś się ułoży w moim życiu, tym bardziej, że różne perypetie wtedy miałem w swoim życiu. No jak to w życiu, no po prostu kiedy przestałem pić i spać, no to też pojawiły się inne problemy, z którymi musiałem się zmagać. Odezwały się demony, od których przez całe życie uciekałem. Musiałem się ze sobą spotkać, ze swoimi uczuciami. W ogóle szokiem było dla mnie odkrycie, kiedy ktoś mi powiedział na jakimś meetingu, słuchaj, to nie jest choroba substancji, ty nie jesteś uzależniony od alkoholu i narkotyków, ty uzależnić jesteś w stanie się od wszystkiego, od internetu, od pracy, od... Generalnie to nie jest choroba substancji, to jest choroba emocji, nieradzenia sobie z emocjami. Przez 23 lata specjalizowałeś się w tym, jak uciec od przeżywania czegokolwiek. I to nie tych złych emocji, których tak naprawdę nie ma, bo moim zdaniem wszelkie są dobre, bo o czymś nas informują, tylko tych emocji, no wszelkich, że ja czy smutek, bania, radość, no trzeba świętować, bania, kurczę, jakieś pustka, cisza, nic się nie dzieje, no ani smutek, ani radość, no nie, no nuda, no to bania, no to cały czas powód tylko był, Polska nie taka, bania, rząd nie taki, to ich wina, że moje życie do dupy, bania, no i zawsze coś się znalazło, sąsiad boruje, bania, no trzeba się przecież nawet, no z powodów zawsze się znajdzie tysiące, ale to nie wynikało z tego, że świat był czemukolwiek winny, rząd czy inni ludzie, tylko po prostu ja sobie tak zagospodarowałem życiem i ja nie potrafiłem sobie poradzić z tymi emocjami. I no właśnie, ciągle, kurde, nie mogę odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Jak ta pani mnie zapytała, dlaczego pan chciał napisać tą książkę, to ja powiedziałem, że ja właśnie nie chciałem i przez lata z tym dojrzewałem. Potem 2 lata później odmówiłem Kindze, właśnie te 2 lata minęły. 2 lata później właśnie wystąpiłem w tym podcaście u Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty, zresztą wspaniałym podcaście, tam jest wielu gości, wiele
wiele wspaniałych rozmów, ale rzeczywiście ta moja odbiła się szerokim echem i to takim, że czułem to namacalnie na social mediach czy w mailach. Ludzie pisali, ile to dla nich znaczyło, jak dzięki temu zmienili swoje życie. Oczywiście ja zawsze uczulam. Nie ma czegoś takiego i takiej siły, że dzięki temu, że ja komuś coś powiedziałem, ktoś zmienił swoje życie. Nie, to jest zawsze nasz wybór. Coś tam mogło obudzić w nas, że tak powiem, no, pobudzić nas do działania, ale nie ma czegoś takiego, że to ktoś za ciebie to załatwi. Jeśli człowiek sam nie podejmie tej decyzji, to nie ma takiej siły, żeby za niego się wyleczył ojciec, matka, żona czy ktokolwiek inny. I ja, słuchajcie, 2 lata później Kinga się znowu zgłosiła. Ja też nie byłem gotowy na to, żeby opowiadać. I potem, kiedy przyszła taka myśl, że może jednak, bo wszystko w życiu zaczęło się układać moim prywatnym, zawodowym i przyszły takie myśli, no rzeczywiście Bóg jest dla mnie łaskawy. Ludzie, na przykład, z którymi ja zaczynałem się leczyć w ośrodkach czy na terapiach, dzisiaj nie żyją, albo są w psychiatrykach, albo w więzieniach, albo gdzieś z podwójną diagnozą na lekach. Nie radzą sobie z rzeczywistością, a mi wszystko udawało się. Czego się nie dotknąłem, co sobie nie zamarzyłem, co sobie nie zaplanowałem, udawało się. I to sobie myślałem, nie no, może trzeba spłacić ten dług, może to jest nie w porządku, nawet wobec tych moich znajomych, którzy przypłacili życiem tą chorobę, żeby nie oddać tego, że może warto jednak się nad tym pochylić. I wtedy przyszła myśl, ten rok temu, półtora roku temu, żeby może jednak napisać. No i jakoś tak cały czas byliśmy na łączach z Beatą i mówię, słuchaj, no może bym się zdecydował, ale też oczywiście postawiłem takie warunki, wiedząc, że jestem nadal pacjentem i wiedząc, że no, jestem uzależniony i że muszę przede wszystkim dbać o siebie, bo przede wszystkim jestem człowiekiem uzależnionym, co za tym idzie, jestem ojcem, partnerem, mam zobowiązania zawodowe, więc jeśli ja wywalę się jako uzależniony, to cała ta piramida tych wszystkich wartości, które budowałem, runie. I powiedziałem wtedy, słuchaj Kinga, ja może bym się zdecydował na tą książkę, ale pod takim warunkiem, że nie będziecie mnie w żaden sposób zmuszać do tego, że jeśli zaczniemy pisać i ja poczuję, że nie mogę tego pisać, to kończymy. Albo że musimy to odłożyć, to odkładamy. No i ona się na te wszystkie warunki zgodziła. I powiem tak, nie mieliśmy tego zapisane w umowie i było to, powiem, na taką dżentelmeńską umowę i powiem wam, że muszę tu pochwalić i przyznać się, że tylko życzyć sobie takiej współpracy z takimi ludźmi. No już nie mówię o Beacie, bo do Beaty miałem zaufanie właśnie od tego pierwszego wywiadu, o którym ona mówiła, bo pamiętam to do dziś, wtedy no grubo szedłem z tematem, jakby wszedłem w show biznes, to był mój pierwszy duży wywiad dla magazynu Elle i generalnie jak to dzieciak, miałem wtedy z 23 lata i jak to dzieciak, który tam się gdzieś zachłysnął po dniu świra, po tym całym show biznesem, potem po wszyscy jesteśmy Chrystusami i tu nagle wywiad, no to gadałem wszystko, co tam mi do głowy przyszło, potem dostałem wywiad do autoryzacji i mówię, o kurwa, no przecież to się nie może ukazać, co ja tam nagadałem. No byłem jak takie dziecko bezbronne, infantylne i gdzieś takie no zaczarowane tym, że mogę wywiadu udzielić. I zadzwoniłem do Beaty i mówię, że no kurczę, że nieśmiale. I mówię, że nie chciałbym, żeby na przykład było to, to i to. I ona mi wtedy powiedziała i zresztą to powtarzała już potem przez wszystkie lata naszej współpracy, bo często do różnych magazynów robiliśmy wywiady, że nie ukaże się nic, za co ci dziękuję, ale to już wtedy Bóg gdzieś wierzy w to, że zaplanował i postawił ją na mojej drodze, że to tak miało być i że nie ma przypadków, bo powiedziała te słowa, nie ukaże się nic, czego byś nie chciał i co mogłoby ci sprawić jakąkolwiek przykrość czy krzywdę, ja nigdy nie będę cię do tego zmuszać. Podkreślę tutaj, jakie to jest ważne. No niestety w tym świecie dziennikarskim i show biznesu
Nie chcę bronić dziennikarzy, bo uważam, że to akurat jest nie do końca w porządku. Liczy się sensacyjna informacja. W ogóle stosuje się pewnego rodzaju techniki takie, że się na przykład zaprasza ludzi medialnych do restauracji, na kolację, człowiek zaproszony, co sobie myśli, Jezu, zaprosili mnie na kolację, kurczę, jednak to chyba jestem ważną gwiazdą, jak na kolację tu mnie dziennikarz w dobrej restauracji wino leje. No i wiadomo, jak to człowiek po dwóch kieliszkach, to nie trzeba się upić. Gadasz, opowiadasz, a potem, kurde, na drugi dzień dostajesz wywiad do autoryzacji i mówisz, o Jezu, przecież chyba za dużo opowiedziałem, to nie tak. Może to nie tylko krzywdę wyrządzić mi, ale też komuś. I miałem taką sytuację, niestety, i po prostu zadzwoniłem potem do tej pani i mówię, wie pani co, no ale ja chciałbym autoryzować ten wywiad, no nie mogą się ukazać takie rzeczy, no to może w jakiś sposób no po prostu mi zaszkodzić. No ja to pani prywatnie mówiłem na kolacji i potraktowałem to panią jako taką dżentelmeńską rozmowę i ten, a ona mówi, nie, no pani Michał, no ale powiedział pan to najwyżej napiszemy, że wywiad był z autoryzacji. I to był dla mnie szok. Ja mówię, jak? No przecież mówiła pani, że będzie autoryzacja. No nie, to jest świetne, ludziom się to będzie podobać. No ale jak podobać? Przecież to jest kosztem mojego życia. No ale to nikogo nie interesuje. To interesuje, że będzie się sprzedawał tytuł, że będzie się sprzedawała gazeta. I wiele razy tak zostałem podpuszczony. Oczywiście nie zwalniam się z odpowiedzialności. Byłem młody, głupi, niedoświadczony i opowiadałem wszystkim o wszystkim w moim życiu i ponosiłem tego ogromne... Jezu, 25 minut odpowiadam na jedno pytanie. I opowiadałem wszystkim o wszystkim i płaciłem za to cenę. Ciągle gdzieś mnie walono po łbie, ale dzięki temu dla dziennikarzy i w ogóle dla plotkarskich różnych portali stałem się no, idealnym kandydatem do nabijania czytalności, no bo ciągle się podkładałem. No kurczę, jak nie było co pisać, to zawsze gdzieś Koterski coś odwalił albo coś powiedział, co rzeczywiście ludzie klikali i czytali. No ale to była kwestia mojego niedoświadczenia, mojej infantylności, no i przede wszystkim uzależnienia, bo jak byłem pod wpływem, no to gadałem na lewo i na prawo, nie miałem kontaktu z jakimś takim mechanizmem obronnym, który lęk nie podpowiadał mi właśnie to, mówię o tych, że mówi się, że są złe emocje. Ja uważam, że wszystkie emocje są dobre, łącznie z lękiem, bo kiedy ja byłem znieczulony, no to lęk nie był w stanie mi podpowiedzieć, słuchaj Michał, chyba tam nie powinieneś opowiadać tej obcej pani o wszystkim w swoim życiu, bo to się może dla ciebie źle skończyć. Nie? Ja byłem odcięty od tej emocji, więc jechałem, a potem jak wytrzeźwiałem, to byłem zdziwiony, że o mnie pisali. No a tutaj Beata zawsze dbała o to i za każdym razem, czy byłem na górce, czy byłem na dole. Czy pamiętałeś, że mi udzieliłeś tego wywiadu, czy nie pamiętałeś? Dokładnie. Czy pamiętałem, czy udzieliłem, czy nie, to sama zwracała i nawet przypominała, Michał, no już autoryzacja, pamiętaj, żeby przeczytać i zobacz, czego byś nie chciał, co ma się tam ukazać. I to wszystko spowodowało, że kiedy wiedziałem, że tą książkę będzie pisać Beata, kiedy wiedziałem, że znak no jakby dał mi pełną wolność i to nie było na takiej smyczy, że ja muszę tą książkę napisać, tylko że jeśli poczuję się źle, poczuję, że to jakby w jakiś sposób może zagrozić mojemu trzeźwieniu, czyli mojemu życiu, to będę mógł to przerwać. To sobie pomyślałem, dobra, i jak tylko się zgodziłem, słuchajcie, przyszedł taki lęk, ale tak ogromny lęk, bo jak sobie wyobraziłem historię, którą mam opowiedzieć, no powiedzmy, pani, czy pan, czy pani dzisiaj staje przed takim wyborem, że niech każdy pomyśli o największej tajemnicy swojego życia i że teraz jutro ktoś z państwa staje na osiedlu przy obcych ludziach i opowiada o tej tajemnicy. Nie z gruchy, nie z pietruchy, o najbardziej wstydliwej. I ja uświadomiłem sobie, że ja jutro usiądę do pisania i opowiem wszystkim ludziom, każdy będzie mógł sięgnąć po to obcym, nieobcym, tym, co mnie lubią, co mnie nie lubią, no każdemu
o wszystkich największych tajemnicach i wzbudziło we mnie to taki lęk, a z drugiej strony wiedziałem, że nie można inaczej napisać tej książki, jeśli ona ma mieć jakąś wartość. I wpadłem w popłoch, no i zaczęły się wątpliwości. I dzwoniłem do Baty, a czy na pewno, czy to jest dobry pomysł, do Kingi, że ja nie jestem przekonany, że chyba jednak się nie zdecyduję na pisanie tej książki, że to jest dla mnie za dużo. No i ja wtedy popadłem w taką histerię, że już histeria, że zniszczy mi to życie, że mnie zniszczą ludzie, już teoria spiskowa, że czekają za rogiem, no i tak dalej, i tak dalej. No wtedy ta machina lękowa się uruchomiła. I co się wtedy zadziało? Wtedy, słuchajcie, się zadziało, że nagle, jak to, że nagle, kurczę, jakaś zmasowana ilość, ni stąd, ni zowąd, bo podcast był o wiele wcześniej u Żulczyka, ale nagle na Instagramie, na Facebooku, wiadomości, w mailach, wiadomości: panie Michale, jestem policjantem, piłem przez całe życie, biłem, przyznam się panu, biłem żonę, stosowałem przemoc w domu, dzięki pana rozmowie, której przesłuchałem, opamiętałem się, nie piję już pół roku, zaczynam odbudowywać zaufanie. I jedna taka wiadomość, i potem druga, a tu dałam mojemu bratu, przestał pić, a tu ja przesłuchałam tam rozmowę, zacząłem chodzić na meetingi. Ja mówię, no nie no, jak to Marek Kondrat, którego przed chwilą słyszeliśmy, to też uważam, że nie przypadek, bo jego głos jest zawsze dla mnie kojący, to taki mój drugi tatuś, więc jakby mi powiedział, nie bój się, będzie dobrze, za moimi plecami, ale tutaj jak Marek Kondrat w Dniu Świra też przechodzi i koło krzyżyka z Chrystusem i mówi: Jesus, kurwa, przeginasz. No i tak właśnie sobie pomyślałem, nie no, Jesus, kurwa, przeginasz, no miałem tego nie pisać, no ja, o co chodzi, nie? Dlaczego mnie do tego zmuszasz? No o, bo jakby te wiadomości pokazały mi tak, jakby jakiś głos mówił: tak, Michał, to jest już ten moment, możesz to zrobić, musisz robić, żeby pomóc innym ludziom, twoja historia może w jakiś pomóc, w jakiś sposób pomóc. I ja wtedy przypomniałem sobie też historię pracy przy filmie Wszyscy Jesteśmy Chrystusami z moim ojcem, kiedy go pytałem, no ta historia jakby opowiada o naszej rodzinie. Wiadomo, że Adaś Miałczyński jest jakby alter ego mojego taty. Oczywiście on ma, wydaje mi się, troszkę łatwiej, bo zawsze chowa się za postacią Adasia Miałczyńskiego. No i zawsze mówię, że powiedzieć, że to przecież tylko film. Ale jednak kiedy ja opowiadałem mu tą historię i pytałem go, mówię, kiedy pisał scenariusz, i mówię: Jezus, mówię, i opowiadałem mu o najtrudniejszych scenach z naszego życia. Właśnie kiedy był w ciągach alkoholowych, kiedy był pijany, widziałem często łzy w jego oczach, widziałem, jak go to, no, turbowało, bo mu opowiadałem o tym, jak mnie skrzywdził jako dziecko, a on to przyjmował i w pewnym momencie tak aż mi się żal go zrobiło i mówię: kurczę, po co ty chcesz tego słuchać? Po co chcesz robić o tym film? Po co ci jest to potrzebne? On już wtedy był chyba bodajże z 8 lat trzeźwy, czyli dokładnie tak jak ja, kiedy zaczynałem pisać książkę. I on mówi do mnie: wiesz co, Michał, przyszedł taki czas, że zrozumiałem, jaką łaskę otrzymałem, jakie szczęście mnie spotkało, że ja nie piję, że ja żyję, że dzisiaj możemy razem siedzieć, rozmawiać, pracować, że odbudowałem relacje z tobą, że jestem trzeźwym człowiekiem, że zrozumiałem, że chcę się tym podzielić, bo jeśli ten film mógłby uratować chociaż jedno życie, to warto ponieść te wszystkie koszta i wrócić do tej historii i się z tym zmierzyć. I rzeczywiście potem przez lata, jak z nim jeździłem, czy jak film się ukazał, no to była poruszająca historia. Pamiętam artykuły w gazetach, gdzie właśnie ten problem alkoholowy został pierwszy raz poruszony. Wtedy no nie było tak jak dziś, że to się mówiło, że choroba. Wtedy w ogóle była kultura picia wszędzie. No jakby to było zupełnie inne spojrzenie na ten problem, a ktoś tym potrząsnął przez film. I pamiętam na spotkaniach, jak ludzie podchodzili i mówili: Boże, oglądałam ten film na terapii, dziękuję panie Marku, dziękuję, że pan zrobił ten film, poruszyło mnie to, przypomniało mi dzieciństwo, w jaki sposób wybaczyłam ojcu krzywdy, które mi wyrządził. I ja sobie to przypomniałem i też sobie pomyślałem: Boże, jeśli ta książka ma rzeczywiście, dostałem tyle tych wiadomości, jeśli ta książka ma uratować to jedno, jedyne życie,
to warto ją napisać, mimo moich lęków, mimo tego wszystkiego, bo życie ludzkie jest najcenniejsze. I słuchajcie, dzisiaj co do tego jestem przekonany, bo byłem niedawno w ośrodku, w którym się leczyłem dla uzależnionych z moją partnerką, z Marcelą. I słuchajcie, jak ja leczyłem się tam rok, dwukrotnie, raz rok, raz pół. I przez pierwszy rok przewinęło się około 100 pacjentów, wspaniałych, pięknych ludzi. Nie żuli z dworca bez zębów, brudnych, oszczanych, tylko wspaniałych, pięknych ludzi. Na dowód tego właśnie, to też opisałem w książce, kiedyś na jednej, jak skończyłem ten ośrodek na rocznicę, zaprosiłem właśnie Marka Kondrata, wywołanego tutaj przed chwilą i chciałem taką pacjentom niespodziankę zrobić. I pamiętam, jak go odbierałem w Gliwicach na dworcu, bo ośrodek jest pod Pławniowicami, no to on się najpierw zgodził, że super, że pojedzie. Właśnie to było po filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami, a potem jak go odbierałem w Gliwicach na dworcu, to był blady jak nietoperz. I on zawsze jak wygadany, bajerka, te anegdotki, śmieszki, heszki, to nagle facet nie ten, nie? I tak na niego patrzyłem, mówię, chory jakiś czy co? Ale mówię, no dobra. No i jak szedł do tego ośrodka, to jak go prowadzili, jak kurde, nie wiem, jak na skazanie, jak go tam prowadziłem przez las. Ale potem jak zobaczył tych ludzi, no w ogóle siedzieliśmy tam cały dzień, piknik, rodzice, mecz piłki nożnej, dzieci latające, biegające. I on, jak już go odwoziłem, mówi do mnie, wiesz co, Michał, no ja muszę cię przeprosić, nie? Bo mówi, tak w myślach myślałem, że ty mnie tu gdzieś zabierasz, tu będzie jakaś umieralnia, jacyś ludzie pod kroplówkami, powykręcani, nie? I mówi, no kurwa, nie mogę w to uwierzyć, co tu się wydarzyło? Mówi, nie mogę w to uwierzyć, że ta choroba dotyka tak wspaniałych ludzi. Jak ja wszedłem, to myślałem, że to jest jakiś obóz reprezentacji siatkarskiej. Piękne dziewczyny, piękni chłopcy, rodziny, dzieci. Mówi, co to się dzieje? To jest niewiarygodnie, że oni są uzależnieni, że ich dotknęła taka choroba śmiertelna. I co za tym idzie? Ci piękni, wspaniali ludzie, wspaniali, postrzegani przez kogoś z zewnątrz, nie przeze mnie, który ich znał, który miał takie doświadczenie, przez tego Marka Kondrata, ci wspaniali ludzie, z którymi gadał, z którymi się śmiał, którzy opowiadali mu o swoich marzeniach, my pojechaliśmy z Marcelką na rocznicę teraz i z tamtych 100 osób było 5 osób, tylko 5 osób. A reszta historii to takich, że mój przyjaciel po 2 latach powiesił się na pasku, bo zaćpał i nie mógł sobie z tym poradzić. Że inny gdzieś zginął na dworcu. Że inna dziewczyna gdzieś popełniła samobójstwo, czyli zaćpała się na śmierć. Piękni, wspaniali ludzie. Ja dzisiaj wiem już kolejny raz, że jestem wdzięczny, że jakaś siła mnie do tego popchnęła, że my tą książkę napisaliśmy. Jestem wdzięczny, że obstawiła mnie takimi ludźmi jak Beata, że ja miałem pełne zaufanie i że ona też w taki sposób to opisała. No bo wyobraźcie sobie, że ja tak opowiadałem jej, no i weź to napisz. Jak ja przeskakuję z tematu na temat i weź się w tym teraz odnajdź. No to też ona to wpisała w ramy tak, że to się po prostu wciąga nosem. To też nie przypadek, że moją książkę się wciąga nosem. Nie ma w życiu przypadków i słuchajcie, zresztą te wiadomości, te niesamowite wiadomości, ja nawet się po prostu, żeby nie być gołosłownym, bo ostatnio się takich kilka mnie tak strasznie, słuchajcie, poruszyło, że pozwolę sobie jedną tutaj z tych wiadomości przywołać, bo jest no, taka, która mnie najbardziej w ostatnim czasie wzruszyła. Dostałem maila, to już się ładuje, to zaraz jak się załaduje, to ja już wam tak, o jest, dobra. Słuchajcie, witaj. Mieszkam na stałe w Londynie, ale kilka dni temu byłem w Warszawie, w galerii Złote Tarasy, by kupić twoją książkę. I się udało, choć z półki wziąłem ostatni egzemplarz. Pani, która mi wskazała drogę po książkę, powiedziała, że dostawa była wczoraj, a dziś już mamy tylko jedną. Wracając do Londynu w samolocie zabrałem się za czytanie twojej książki. Kolego, nawet nie wiem kiedy, a już wylądowaliśmy. Po wyjściu z samolotu przytuliłem swoją córkę
i przeprosiłem ją za wszystko, co złe. 10 lat stałem w Londynie na bramce, aż w końcu się uzależniłem od alkoholu i nocnego życia. Od 11 miesięcy rzuciłem pracę w ochronie, otworzyłem firmę ogrodniczą i jestem trzeźwy. Zaszyłem się i walczę z każdym dniem o to, bym nie musiał wstawać z łóżka w środku nocy, tylko po to, żeby zrobić łyka gorzały. Dziękuję ci, Michał. I to, słuchajcie, no jest jedna z wielu takich wiadomości, które po prostu cały czas dostaję, które czytam i które za każdym razem mnie wzruszają. Nie wzruszają mnie dlatego, że ja tam napisałem książkę o i tak jestem zajebisty, tylko wzruszają mnie dlatego, że no sobie przypominam, jak ja walczyłem o swoje życie i jak ludzie, kurde, pięknie potrafią walczyć o swoje życie, że dzisiaj ciągle jesteśmy atakowani tamtym złem, złą informacją, że ludzie są źli, że skaczą sobie do gardeł, ale w tym wszystkim, kiedy ja dostaję te maile i te wiadomości, dostaję taką nadzieję, że przecież jest i piękno dookoła, że ludzie walczą o życie, że ludzie zmieniają swoje życia, że jest tyle pięknych gestów, że ludzie właśnie piszą. Powiedziałem córce, że ją kocham. Powiedziałem po 20 latach swojemu synowi, że go kocham, że go przepraszam za to, co mu w życiu robiłem. Albo na odwrót, albo swojemu ojcu. Wybaczyłam mu, bo wiem dzisiaj, że to jest choroba alkoholowa. I słuchajcie, naprawdę, ja wam powiem tak, ja obkupiłem tą książkę ogromnym cierpieniem, bo kiedy ją pisaliśmy na początku, ja już się na to zdecydowałem, to słuchajcie, ja po pierwszym opowiedzeniu historii myślałem, że umrę, dlatego że wywaliło mi całe dzieciństwo. Ja już myślałem, że jestem 9 lat trzeźwy i że już mnie to w ogóle nie dotyczy. I mam super relacje z ojcem, mam super partnerkę, mam super syna, sukcesy zawodowe. No czułem się taki, znaczy wiedziałem, że jestem uzależniony i muszę uważać i że to będzie trudny dla ciebie, dla mnie temat. I nie chciałem do tego wracać, bo sobie myślę, no po co ja mam dzisiaj wracać, jak ja wracam do czyściutkiego mieszkania, do fajnej rodziny, do mówią do mnie, dzień dobry panie Michale, ale miło pana widzieć, to po co ja mam wracać do tego, jak spałem na klatce schodowej w Łodzi tutaj na Polesiu i słuchajcie, nikt już z kolegów nie chciał mnie przyjąć do domu, bo byłem no po prostu w takim agonalnym stanie, że się wstydzili, bali, nie chcieli. Ja już nie miałem gdzie spać, bo nikt nie chciał ze mną mieć nic wspólnego, to znałem kody na klatki i wchodziłem na te klatki i spałem na klatce schodowej na ostatnim, na przykład 10. piętrze i pamiętam ten, jak wiał ten wiatr i to żż, i kurczę, rano jak już pierwszy raz winda zaczęła chodzić, to budziłem się w lęku i nasłuchiwałem, żeby nikt z sąsiadów czasem mnie nie zobaczył, bo już byłem wtedy znaną osobą i sobie myślałem, Boże, tylko żeby mnie nikt tu nie zobaczył, że ja śpię na tej zimnej posadzce, żeby nikt nie zobaczył, jak ja nisko upadłem. Więc ja, jak zaczynaliśmy tą książkę, to sobie myślałem, no kurde, no po co ja mam do tego wracać? Po co ja mam o tym pisać? Po co ja mam o tym opowiadać? I właśnie przez te maile, przez te wiadomości, ja gdzieś to mnie trzymało, żeby to robić, ale tak jak mówię, po pierwszej układce ja zadzwoniłem do Beaty i ja mówię, kurde, ja to nie jestem w stanie tego przebrnąć. Ja nie jestem w stanie, ja nie byłem w stanie tego, jak to opowiedziałem, to mnie tak wywaliło, ponaciskało takie guziki w moim życiu z dzieciństwa, rany, jakbym sobie włożył palec w te rany wszystkie, które zadało mi dzieciństwo, zadałem sobie ja sam i zaczął w nich grzebać. I mówię, no umrę przy tej książce, no to mnie zabije, nie dam sobie rady. No i Beata mnie wspierała, Kinga mnie wspierała i znowu w tym momencie i oczywiście wiadomości i maile. I mówię, kurwa, Jesus, przeginasz, nie? Dlaczego mi to robisz? Już miałem im odmówić, powiedzieć do widzenia, sami se piszcie, nie? Sami sobie opowiadajcie. Tak jakbym powiedział, jak często mam taki gorszy dzień i ktoś mówi, ale pan zrobił ważną rzecz. Ja sobie myślę, to idź ty i opowiedz o swoich i też tak poopowiadaj o swoich rzeczach. Dziękuję bardzo. Oczywiście to są gorsze chwile w moim życiu. Czasami też i takie mam, jak każdy. Ale raczej no, jest większość tych pozytywnych.
Kurde, jeszcze 18 minut, może zdążę odpowiedzieć na to pytanie. Słuchajcie, ale już ostatnie z minuty. I już zbliżając się ku końcowi, powiem tylko jedno, że tak. I znowu przyszedł moment, że się zebraliśmy, że ja tam do Beaty wysyłałem fragmenty, ona je przepisywała, ale nie przepisywała, że ja coś tam ukrywałem. Zrezygnowałem i to mogę powiedzieć od razu szczerze, z jednej historii, która dotyczyła ludzi z grup przestępczych, z którymi w pewnym momencie swojego życia balowałem i po prostu pomyślałem tak, to jest super historia, w sensie takim, gazety na pewno by się ucieszyły i ludziom też by się podobała, bo to taka, no teraz się lubujemy w tym, że tu z Pershingiem, że ten z tym był, że to my lubimy o nich filmy robić, bo tego, ale ja poczułem, że mimo, że to jest atrakcyjna historia dla książki, to nie chcę dawać atencji tym ludziom, bo wiem, że to był taki moment w moim życiu, że zadawałem się z ludźmi, którzy tak naprawdę wtedy nie miałem świadomości, bo oni ze mną pili czy się bawili, ale do mnie dzisiaj trzeźwego dotarło, że to byli ludzie, którzy krzywdzili innych ludzi, którzy dorobili się na ludzkiej krzywdzie i ja nie chcę w mojej książce, którą robię dlatego, żeby ratować życia, wspominać o nich w jakikolwiek sposób i dawać im jakąkolwiek atencję, czy przypominać ich w jakiś sposób gloryfikować. I to powiedziałem Beacie, nie chcę kurczę tej historii, nie chcę po prostu o tych ludziach wspominać, bo oni nie są tego warci. I słuchajcie, w końcu zakończyliśmy to redagowanie, Beata, to wszystko, co tam jakoś uściślałem, czy jakoś tam chciałem dopisać, już to złożyła w całość, dostałem rok gdzieś trwały te prace, dostałem to, bo była, tak jak mówię, po pierwszym tym uderzeniu ja też powiedziałem, słuchajcie, ja muszę odpocząć, bo umrę. I zrobiliśmy tam chyba kilka miesięcy przerwy, żebym ja mógł znowu wrócić do tego i to zacząć czytać. No i słuchajcie, po pół roku wróciliśmy, zredagowaliśmy, ja to jeszcze raz przeczytałem i dotarło do mnie, że zakończyliśmy książkę i że ona ma iść do druku. I słuchajcie, i wtedy mówię, o kurde, to już się stało, czyli pisanie okazało się, że było nie samym tym najgorszą, największą trudnością, tylko teraz jest tą największą trudnością, że właśnie przyszedł ten moment, że staję przed wszystkimi sąsiadami, panią ze sklepiku, która się do mnie uśmiecha, ludźmi, którzy mnie lubią, ale też tymi, którzy mnie nie lubią i daję im gotową historię o mnie. I myśl taka, ci, co mnie lubią, już mnie, kurde, nie przestaną lubić. A ci, co mnie nienawidzą, to mi tak dopierdolą po tej książce, że ja już się nie pozbieram, bo wykładam im się totalnie na tacy. No, powiedziałem o wszystkich najgorszych rzeczach w swoim życiu. Nigdy o tym nikomu nie mówiłem. I tak paranoiczny lęk mnie dopadł, że mówię, nie, ja nie jestem w stanie, ja umrę, to nie jest warte, przecież ja mam rodzinę, przecież jestem ojcem swojego syna, jestem partnerem, mam jakieś zawodowe zobowiązania, jakiś tam reklamodawców, no gdzie oni będą chcieli z ćpunem, narkomanem, co na klatce leżał, co żebrał o działkę, no przecież nikt nie będzie chciał ze mną znowu, no kurde, pracowałem, zniszczyłem swój wizerunek, spadłem z samej góry na sam dół, budowałem go przez lata i teraz mam to wszystko zmarnować, to mnie tak dobiło. I zadzwoniłem do Kingi Janas w histerii i mówię, nie, ja kurwa nie będę robił tej książki, ona mnie zabije, to jest mój koniec. I tam zacząłem histeryzować i ona mówi, posłuchaj Michał, tak jak się umówiliśmy, ty nie musisz jej wydawać. Jeśli to ma zaszkodzić twojej trzeźwości, jeśli to ma zaszkodzić twojemu życiu, to nie jest warta i ja takiego ryzyka nie chcę ponosić. I mówi, zróbmy tak, zdaj sobie tydzień. Tylko pamiętaj, jeśli się zdecydujesz na publikację tej książki, to nie będzie odwrotu, bo ona pójdzie do druku, więc chcecie na to uczulić, więc się dobrze przez tydzień zastanów, czy jesteś przekonany, bo książka już jest zamknięta. Ja ci mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jest świetna, że to jest to, o co mi chodziło. Jak się spotkaliśmy, to ja pamiętam jej rozmowę. Ona mówiła, słuchaj, ja nie chcę na tej książce zarobić. To nie jest sensacyjna historia. Ja, moim jakby ambicją jest to, żeby pomóc chociaż jednemu człowiekowi, żeby pomóc innym ludziom. I też jak to pisaliśmy z Beatą, to cały czas nam przyświetlał ten cel. Ale ja w pewnym momencie mówię,
No czy to jest warte to, żeby poświęcić własne życie? Kurde, no chyba nie. I taki egoizm się we mnie obudził. Skończyliśmy tą rozmowę. No i chyba już nie muszę Państwu mówić, co się dalej stało. Znowu maile, kurcze napisy. Panie Michale, a moja córka poszła do ośrodka, a mój syn nigdy nie czytał książek, nigdy nie odsłuchiwał żadnych takich podcastów. Zaczął, kurcze, odsłuchiwać te podcasty z panem, poszedł się leczyć i tak dalej. I ja mówię, kurwa, Jesus, no. No to nie mamy wyboru, trzeba się zgodzić. I słuchajcie, zgodziłem się i tak jak, kurde, odpowiadałem 48 minut, nie? No kurczę. Ale no i tak jak wam tu czytałem, to taka jest dalsza historia, jakby książka opowiada się sama i no jak dzisiaj by mnie ktoś zapytał, o czym jest ta książka, no to ja od tych, co przeczytali się, codziennie dowiaduję, o czym jest ta książka, ale tak pokrótce właśnie doszło do jej napisania. Tak, dokładnie. Może ktoś z Państwa chce zadać pytanie, jedyna okazja. Michał jest bardzo szczery, jeszcze tylko powiem jedno. Jak przyszłam do Michała pierwszy raz, Michał mi otworzył drzwi i w drzwiach mi powiedział, że się źle czuje psychicznie i nic z tego nie wejdzie. Ale zaprosił mnie do środka, bo się znaliśmy, usiedliśmy przy stole, zrobił mi herbatę, zapytał, czy chce cukru, cytryny, zrobił mi. Ja mu powiedziałam, Michał, włączę to tak na wszelki wypadek, dwa dyktafony. Spędziłam u niego 2 godziny, wyszliśmy razem, Michał pojechał na terapię, bo się bardzo źle psychicznie czuł. Ale na drugi dzień się spotkał i tak to trwało naprawdę z 1,5 roku, było ciężko momentami. Ja sobie czasami w ogóle nie zdawałam sprawy z tego, jak on to strasznie przeżywa, chociaż tyle lat go znam. Ale udało nam się. Przepraszam, to było tylko... A i powiedziałam mu jedno, Michał, albo będziesz ze mną szczery, albo ta książka nie ma żadnego sensu. I myślę, że siłą tej książki jest szczerość. To może ja tym razem. Przede wszystkim wielkie gratulacje za styl i koszulkę, bo widzieliśmy się na dole, zarąbista. A tak już zupełnie poważniej, to mi się wydaje, że oprócz samej historii książki, której nie znam, ale słucham cię, Michał, i oglądam, między innymi u Kuby, no już któryś raz z rzędu, tak? No widziałem też w wielu filmach. Teraz sorry, trochę jestem taki zestresowany, ale spróbuję się wyluzować. I wydaje mi się, że problem alkoholizmu to jest jedno. Natomiast ja chcę ci podziękować i wydaje mi się, że chyba nie będę sam na tej sali, jeśli powiem coś takiego, że ja się dowiedziałem czegoś o sobie, mimo tego, że w ogóle alkoholikiem nie jestem i nigdy nie byłem. Mianowicie tego, że mamy skłonność do oceny innych ludzi. Wiesz, powiedziała tutaj pani Beata, że na początku, że bardzo często byłeś oceniany jako taki przysłowiowy clown, pajac, etc. Nie? Wstyd się przyznać, ale ja też cię tak oceniałem. Wiesz, i relatywnie rzecz biorąc, owszem, widziałem fajne role, wiesz, 7 uczuć, to w ogóle to, co tam było, no to do ciśnienia po prostu oglądam to po prostu z wypiekami na twarzy. Wiele innych rzeczy też, ale z drugiej strony sobie myślałem, kurczę, facet jest strasznie po prostu rozwalony. Co się z nim dzieje po prostu i kim on tak naprawdę jest? I mimo tego włączała się taka, wiesz, suma summarum, mimo wszystko ocena, nie? Że to jest jednak taki jakiś po prostu dziwny po prostu człowiek i tak dalej. I powiem, w zasadzie to chyba generalnie taki punkt zwrotny i to zupełnie szczerze, to rozmowa z Kubą Wojewódzkim, gdzie jego podcasty oglądam i tak dalej. I mam też do niego pewien stosunek taki, no powiedzmy, że nie wnikając jakby na tu i teraz, żeby o tym opowiadać, ale różnie z nim bywa, o tak go określę, że uważam, że to jest człowiek o wielu twarzach sumarycznie. Uważam, że w tej rozmowie jakby otworzyłeś się i pokazałeś po prostu, jakim jesteś naprawdę gościem. Jak ustawiłeś tego cwaniaka w sumie, relatywnie rzecz biorąc, na tej kanapie, który zawsze się tam czuł pewnie i czuje do tej pory. Mimo tego, że ja tego cwaniaka w cudzysłowie w jakiś sposób cenię i go lubię, tak? Że uważam, że jest turbo po prostu jakby inteligentnym facetem.
Okazałeś się człowiekiem, który mu nie ustępował, a nawet go przeskoczył. Ja myślę sobie, kurczę, jak ja mogłem ocenić tego gościa w ten sposób, nie? Facet po prostu utrącił, mówiąc brzydko, jaja wojewódzkiemu. I to było fantastyczne. Przy okazji jakby całej tej innej historii o twoim wstawaniu, wiesz, z kolan i w tej walce, to uważam, że ja się dowiedziałem po prostu czegoś o sobie i jak po prostu głupio jest często oceniać innych pod kątem tego, że nie znasz gościa, nie wiesz po prostu kim jest, jakie ma wartości, co sobą reprezentuje. Tak naprawdę po prostu oceniamy tą powierzchowność, tą co po prostu fragment tego, co widzimy. Natomiast ta konkretna sytuacja jakby faceta w gruncie rzeczy już nie najmłodszego, bo jestem parę lat starszy od ciebie, zwyczajnie jakby uświadomiła mi po prostu, jakim jestem jeszcze człowiekiem, który się musi czegoś nauczyć. Nie? I to tyle. Wielkie dzięki po prostu. Dziękuję. Ja tylko odniosę się do tego pokrótce. Powiem tak, przyznam się też od razu, że ja też oceniam, więc, więc to mimo wszystko to chyba wszyscy tak mamy. No to jest, to zależy od dnia. Są takie dni, że właśnie podchodzę do ludzi z sercem, a są takie dni, że no po prostu kogoś oceniam bez głębszego jakiegoś zagłębienia się właśnie w temat i jest mi to bardzo bliskie, a jeśli chodzi o to takie postrzeganie mnie, to też szczerze mówiąc, ja dzisiaj nie mam żalu. Wtedy, jak robiłem te różne rzeczy i jakby byłem pogubiony i ćpałem i tak naprawdę szedłem po bandzie, to wtedy miałem pretensje do ludzi, no dlaczego oni mnie tak oceniają? Dlaczego oni coś, wszyscy się przeciwko mnie sprzysięgli? A dzisiaj, kiedy już patrzę na to trzeźwym okiem, mam na to zrozumienie, bo sobie myślę, że ja sobie na to zapracowałem. No po prostu jak można było mnie inaczej postrzegać, jak zachowywałem się jak od jakby odstrzelony totalnie od rzeczywistości. Więc dzisiaj mam też na to zgodę i nie mam żalu, żeby nie było. O. Ja mam na imię Ryszard, jestem alkoholikiem, 17 lat trzeźwy, za rok będę pełnoletni. Chcę powiedzieć taką rzecz, że takie filmy, takie książki bardzo dużo nam dają i na początku trzeźwości, na przykład mnie, bardzo dużo dała rozmowa z Zenonem Laskowikiem. Pamiętam jak on mnie nie znał praktycznie, ale jak się dowiedział, że ja jestem na początku drogi, siadał i zaczął rozmowę ze mną. Zupełnie inaczej, jednak takie świadectwa dużo dają, naprawdę dużo. Ja teraz bardzo walczę ze stereotypami na temat alkoholizmu, bo to są straszne rzeczy. Powiem tylko trzy, krótko, żeby nie zabierać czasu. Pierwszy stereotyp, że obeszczany Józio spod sklepu to jest alkoholik, a na przykład chirurg, który nie zoperuje, jak ćwiartki nie wypije, to nie jest alkoholikiem, prawda? To jest pierwszy stereotyp. Drugi stereotyp, kobieta alkoholiczka, no to musi być puszczalska, no musi być puszczalska, no bo jak inaczej, prawda? To jest drugi nieprawdziwy stereotyp. No i trzeci stereotyp, że ty zachorowałeś na własne życzenie, bo piłeś alkohol, prawda? To jest kolejny stereotyp, dlatego że 90% ludzi używa alkoholu. Alkoholikami zostaje 15-20%, różne statystyki podają. I ja znam sporo alkoholików, ale nie znam żadnego, który zachorował na własne życzenie. Naprawdę nie znam. Także chciałem tylko powiedzieć, że takie książki, żebyś nie miał wyrzutów, że tak powiem, takie książki bardzo pomagają. Naprawdę bardzo pomagają. I książki, i świadectwa, które dajesz. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Nie tak dawno słyszałam pana wywiad udzielonego dla Kuby Wojewódzkiego, w którym tak bardzo dobitnie wybrzmiało pana słowa o tym, że Kuba, to nie ty byłeś ze mną wtedy, kiedy cię potrzebowałem, wtedy, kiedy leżałem nieprzytomny.
W tym kontekście chciałabym pana też zapytać, jak bardzo odcięcie się od toksycznego środowiska, który nadużywa alkoholu, który nadużywa narkotyków, jest z innego punktu widzenia również toksyczny, pomaga w wróceniu do trzeźwości, do życia. Jak pan to widzi? No ja powiem tak, jak ja już jak wcześniej wspominałem, powiem, może od tego zacznę. Kiedyś na jednej z terapii, to była jedna z kolejnych moich terapii, tam już byłem po jednym ośrodku, po drugim, po terapii ambulatoryjnej, zamkniętej, takiej i takiej, wszedłem gdzieś do jakiejś placówki już kolejny raz się leczyć, podreperować troszkę. No i patrzę, tam były objawy uzależnienia wypisane, 10 objawów uzależnienia. I ostatni brzmiał: częste i dobrowolne leczenie się. No i to właśnie było, to należało do mnie. Ja się załapałem na wszystkie 10, a szczególnie na to 10. I powiem tak, dlaczego ja to mówię, bo na czym polega problem? Nie na tym, że te ośrodki, czy te placówki, czy ambulatoryjne, czy meetingi, czy zamknięte były złe. Nie. To polegało wszystko na tym, że ja po pierwsze nie otrzymałem tej łaski, nie otrzymałem tej siły. Dlaczego mówię łaski? Dlatego, że tak jak dzisiaj mówię, na 100 osób, w które byłem w ośrodku, jest dzisiaj szczęśliwych i ułożyło sobie życie tylko 5. 50% nie żyje, reszta w kryminałach, w psychiatrykach i z połamanymi życiorysami. Więc to jest, no dla mnie, tak jak tu pan powiedział, to nie jest kwestia wyboru, że ja dzisiaj nie piję. Nie, to jest kwestia, wydaje mi się, jakiejś łaski. Nie wiem jakiej i dlaczego tak to się dzieje, że jednym się udaje, jednym nie. No po prostu jest to niebezpieczna, śmiertelna choroba. Ale ja po prostu w tych wszystkich leczeniach popełniałem jeden klasyczny błąd. To znaczy nie trzymałem się wszelkich zaleceń. To znaczy, kiedy jesteśmy chorzy na każdą inną chorobę, idziemy do lekarza i trzymamy się zaleceń. I też no nie z każdą chorobą, z taką jak rak, można wygrać, ale kiedy trzymasz się tych zaleceń, są większe na to szanse. A ja kiedy chodziłem, to właśnie kończyłem ośrodek i sobie myślałem, no dobra, no te zasady tam, żeby nie chodzić do miejsc, gdzie piją, albo do knajp, albo na dyskoteki, to są dla leszczy. Ja już nie piję rok, no to co, ja sobie nie mogę posiedzieć w knajpie? Oni nie chleją te lamusy, a ja będę sobie pił nie wodę mineralną i im pokażę, że jestem kozak. I to za każdym razem coś se tam wybierałem, jakąś rzecz, która mnie nie dotyczy. Myślałem, nie, no oni są chorzy, biedni, muszą tego trzymać, ale nie ja. No i tak jak to jednym z tych takich symptomów tej choroby jest jakby choroba iluzji i zaprzeczeń, czyli ciągłego życia w iluzji i zaprzeczania sobie i zaprzeczania rzeczywistości, że ja jestem chory i że muszę się trzymać tych zaleceń, żeby wyzdrowieć. Ja dzisiaj nie powiedziałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, że u mnie te 9 lat temu, zaraz, jeśli Bozia da, wszystko wzięło się od tego, że przy tej obsesji picia i brania, gdzie przez 23 lata ja słyszałem głos, który szeptał mi weź, weź, weź i to podczas każdej najpiękniejszej rzeczy, którą robiłem w życiu. Czy jak grałem w filmach, które kochałem, to ja myślałem cały czas o substancjach. Czy ja, bo nie radziłem sobie, teraz już wiem, z emocjami, więc dlatego mi myślał, jak weźmiesz, to se poradzisz ze stresem, z lękiem, z oceną i tak dalej. Czy nawet jak uprawiałem seks, to sobie myślałem, Jezus, nie, no lepiej się naćpiać, może bym się naćpiał. Dlaczego? Bo też nie radziłem sobie ze stresem, czy ja dobrze wypadnę w tym zbliżeniu, czy nie. No ja sobie nie radziłem z każdą emocją i z każdą myślą, jaka przychodziła. I 9 lat temu niecałe uklęknąłem i poprosiłem Boga, mówię, Boże, i to możecie wierzyć, czy nie, ja każdy dzień już musiałem zaczynać z alkoholem i z narkotykami różnego rodzaju, żeby je przetrwać i nie byłem w stanie przetrwać żadnego dnia, nie byłem w stanie pracować. Jak ja przychodziłem pod wpływem do pracy, to ludzie myśleli, że jestem trzeźwy, a jak ja nie miałem się czego napić albo nie miałem na ten, to byłem tak roztrzęsiony i w takim stanie, że każdy myślał, że jestem pod wpływem. Ja już po prostu działałem substancjami
substancjami na co dzień. Byliśmy jednością. Nie byłem w stanie się od nich odłączyć. I te 9 lat temu uklęknąłem i mówię: Panie Boże, błagam Cię z całych sił, odbierz mi obsesję picia i brania, a ja zrobię wszystko. Ale dosłownie te słowa pamiętam. Zrobię wszystko i już nigdy więcej się nie napiję. W terapii oczywiście mówi się, żeby nie mówić nigdy więcej, bo to jest za dużo do udźwignięcia. Ale ja wypowiedziałem te słowa, bo ja się zdecydowałem na pomoc. Na pomoc od siły wyższej, w moim wypadku to był Bóg. I na pomoc samemu sobie. I pod takim też warunkami, jakie sobie sam postawiłem, że tym razem zastosuję się do wszelkich zaleceń. Więc odpowiadając na Pani pytanie, te 9 lat temu myślę, że to też jest częścią sukcesu to, że kiedy ja na drugi dzień się obudziłem, nie miałem trzęsących rąk, nie miałem głodu i tego głosu i dostąpiłem łaski jakiejś takiej uzdrowienia, to ja nie spocząłem na laurach i mówię: o, Bóg mnie uzdrowił, to ja już teraz nic nie muszę robić, to już jestem zdrowy. Nie, ja wtedy się przestraszyłem i mówię: Boże, Jezus, 23 lata minęły i kurde, w końcu nie trzęsą mi się ręce. Ja nie czuję lęku, ja nie czuję strachu. To poczułem taki strach o to, żeby tego nie stracić i zrobiłem wszystko tak, jak zaleca się na terapiach. Poszedłem na 90 meetingów. Znalazłem sobie terapeutę, przewodnika duchowego. Zacząłem pisać program. Przestałem chodzić na jakiekolwiek imprezy. Zerwałem kontakty z ludźmi, nie tylko z tymi, z którymi ćpałem i piłem, ale też z tymi, którzy mnie wspierali w jakiś sposób. Oczywiście nie w tak drastyczny. Powiedziałem: słuchaj, do mojego przyjaciela, który jest chrzestnym mojego dziecka, ale właśnie przyjaciel to zrozumiał. Ja mówię: Adam, ty trwałeś przy mnie, jak ja piłem i ćpałem, ale mi się to tak kojarzy, że ja muszę na jakiś czas po prostu zaprzestać przyjeżdżania do ciebie, bo sobie nie jestem w stanie z tymi wspomnieniami pomóc. I on mówi: okej, nie ma problemu. Nie rozumiał tego do końca, potem mi powiedział, ale poddał się temu, bo wiedział, że to jeśli to ma mi pomóc, a już nic innego mi nie pomagało, to że to jest dobry kierunek. Więc ja zastosowałem drastycznie wszystkie te przykazania ludzi uzależnionych i nakazy, ale słuchajcie, przede wszystkim, co ja zrobiłem jedną rzecz i myślę, że to było głównym sukcesem. Ja przestałem ukrywać, że jestem uzależniony. Ja po pół roku, kiedy byłem na jakimś meetingu, wyszedłem i jeden uzależniony tam do mnie mówi: ty, no może byś tam... No ja się po prostu wstydziłem tego, że trzeźwieję, że jestem trzeźwy. I podszedł do mnie uzależniony i mówi: słuchaj, jak przez 23 lata piłeś, robiłeś burdy, byłeś nawalony, szczałeś pod siebie, leżałeś na klatkach, to się nie wstydziłeś? A teraz się wstydzisz, że ty jesteś czystym, fajnym facetem, trzeźwym, że można na tobie polegać? I to mnie olśniło i ja po prostu, słuchajcie, jaką jakąkolwiek pracą się nie podejmowałem, to stawiałem warunki. Na przykład zaczynałem wymarzoną pracę w teatrze, ale były też wyjazdowe jakby spektakle, to powiedziałem: okej. Mimo że chciałem tą rolę grać i marzyłem o tym i to była szansa, bo nikt mnie nigdy nie chciał przyjąć do teatru, nagle baba mi proponuje główną rolę, moją wymarzoną, ale ja mówię: okej. Ale ja się zgadzam pod jednym warunkiem. Ryzykowałem, że ona się na to nie zgodzi, bo to był naprawdę drastyczny warunek, że jak będziemy jechać w busie, to reszta aktorów nie będzie piła alkoholu i pani mi to zagwarantuje. A przecież nie każdy z nich musi mieć problem. No ludzie mogą się przecież po spektaklu piwa napić, ale nie. Ja wiedziałem, że mi to będzie szkodzić. Jak ja będę siedział, nie wiem, będziemy wracać w trasie 3 godziny i ktoś będzie sączył browar, a ja jestem dopiero tam rok czy 2 lata trzeźwy, to mnie zabije. Ja mówię, jestem gotów nawet poświęcić tą rolę, ale dla mnie najważniejsze jest życie. Więc byłem bardzo radykalny i podchodziłem skrajnie i do dzisiaj podchodzę. No dla mnie nie jest, jeśli... Ja mogę codziennie rano patrzeć w szczęśliwe oczy mojego dziecka i on nie musi wychowywać się w rodzinie uzależnionego człowieka, przeszytej lękiem, strachem, czy ojciec będzie pijany, czy wróci, czy się nie zapije na śmierć. To te szczęśliwe oczka małe nie są warte dla mnie jednej imprezy, że ja tam posiedzę i ten. Oczywiście imprezy są fajne, są dla ludzi i fajne towarzysko i ten, ale ja... Jeśli to w jakiś sposób ta chwila przyjemności, nie mówię o piciu, tylko chwila przyjemności przebywania ze znajomymi miałaby mi zaszkodzić, albo nawet ta rola, jej przyjęcie miałoby mi zaszkodzić, to ja wolę w to po prostu nie wchodzić. I wczoraj jakiś taki filmik mi, słuchajcie, jak to jest ważne, taki filmik mi wskoczył, gdzie
człowiek nagrywa, idzie do ośrodka, narkoman, widać wysuszony, twarz zapadnięta, trzyma córkę na rękach i żegna się z nią i pisze na tym, że to jest zero dni trzeźwości jego, dopiero dzisiaj idzie i mówi, że idzie na terapię, że się żegna, ta córeczka ma chyba 5 lat i płacze, płacze i on mówi, że jej obiecuje, że tym razem będzie trzeźwy i trzyma ją na rękach i ona płacze mu na rękach dla małego dziecka, jak ono miało świadomość tego, co się dzieje, a zaraz wrzuca kolejny film, gdzie już minęło 932 dni, jest trzeźwym, wspaniałym człowiekiem, już z uśmiechniętą córką na rękach. Więc powiem tak, to jest bezcenne, tym bardziej jakby mnie dzisiaj ktoś zapytał, jaki jest największy sukces w moim życiu, to moim największym sukcesem, bezapelacyjny i bez dwóch zdań, jest to, że mój syn jako pierwszy Koterski urodził się w trzeźwej rodzinie. Ojciec mojego ojca zapił się na śmierć. Mój ojciec pił do 55 roku życia. A ja, mój syn, mój Fryderyk, pierwszy Fryderyk Koterski, urodził się w trzeźwej rodzinie i od 6 lat żyje w tej trzeźwej rodzinie i to jest dla mnie największy sukces życiowy i nie poświęciłbym go żadnej chwili zabawy, czy żadnej roli, czy żadnej jakiejś najmniejszej takiej, że tak powiem, przyjemności. Wyganiają nas, wyganiają. Zapraszamy tam przy księgarni. O, słuchajcie, ja tylko, no bo już kończymy, poczekajcie, tylko nagram, że ile ludzi było, no muszę się pochwalić. Dzban próżności też musi być wypełniony, żeby nie było. Kurde, że ja jestem niełasy na to, to nie będę udawał, nie? No, słuchajcie. Słuchajcie, spotkanie autorskie się zakończyło. Zobaczcie, Michał Koterski, ale zobaczcie, ile ludzi przyszło. Jeju! Ile ludzi przyszło na mnie, słuchajcie, to jest coś pięknego. Próżność wypełniona po brzegi i ego, o Jezu, sięgnęło zenitu. Dziękuję wam, kochani. No i co mogę powiedzieć? To wspaniały dzień. I dziękuję wam, kochani, bo to naprawdę wspaniały dzień. Jestem poruszony, że tak licznie przyszliście i że wysłuchaliście tego godzinnego, tej godzinnej odpowiedzi na jedno pytanie. Myślę, że został pobity kolejny rekord. Dziękuję. Jestem zawodowym lekarzem. Zajmowałam się diagnozą chorób nowotworowych. W Białorusi zajmowałam się mikrobiologią i molekularną biologią. Byłem nauczycielem szkoły podstawowej. Naszym celem jest budowanie umiejętności, które są ważne na polskim rynku pracy. Szybko nabierają takiej pewności siebie, bardzo szybko się uczą. Wszystko możliwe, kiedy starasz się. Swoje konsekwencje. Dziś na kazaniu o takich jak ty mówili, że to morderczynie. A wiesz, że ta, która ci pomogła, trafi za kraty? Trzeba mieć sumienie. Jak mogłaś to zrobić własnej matce? Aborcja to najgorsza zbrodnia. Gdybym ja podjęła taką decyzję, nie byłoby cię tutaj. Organy państwa nie będą przyglądać się temu obojętnie.
Życie i zdrowie kobiety jest najważniejsze. Stop kryminalizacji aborcji. Kobieta decyduje. It's not always easy to recognize. It may look like this. Or like this. It may be a burden, but it is a responsibility that we embrace nonetheless. But if it means this for one person and this for someone else, maybe it ultimately means being there for one another. It isn't handed to us, but we know where to find it and how it feels, how it tastes. And what it sounds like when we finally have it. It means different things to different people, but for many, it means everything. And if we all fight for it, it will eventually bring us together. Dzień dobry. Pan Zbigniew Hołdys. Zgadza się. Dla znajomych Zbyszek. Serio? Zbyszek? Nadchodzące wybory są zbyt ważne, żeby zostawić je bez kontroli. Dołącz do obywatelskiej kontroli wyborów. Zróbmy wybory bez PiS-u.